O sztucznej inteligencji na moim kanale mówię dużo, jednak zazwyczaj jest to AI, do którego musimy wpisać polecenie, aby otrzymać odpowiedź. Tym razem będzie jednak inaczej, ponieważ szczoteczka soniczna Oclean Ultra X wykorzystuje AI do analizy ruchów, w jakim myjemy zęby, aby dawać nam podpowiedzi w czasie rzeczywistym do osiągnięcia najlepszych rezultatów. Na początku muszę jeszcze zaznaczyć, że jest to moja pierwsza szczoteczka soniczna, dlatego nie mam porównania z innymi modelami. Za to podzielę się z Wami moim pierwszym wrażeniem co do tego typu urządzenia. No i oczywiście to, co najważniejsze na tym kanale, czyli funkcje AI, jakie ma ta szczoteczka. Najpierw sobie ją rozpakujmy, bo jeszcze jest zafoliowana. No to sprawdźmy, co jest w tym opakowaniu. Najpierw ściągamy folijkę. Czuję się niczym, jakbym otwierał iPhone'a. Okej, okay. Tu widzimy, że jest ładnie pudełeczko wysuwane. Możemy wyciągnąć go ze środka. To mamy teraz czerwone pudełko. Naprawdę fajnie to wygląda. Tak jest logo Oclean od przodu. No i otwórzmy. To jest zawartość teraz. No zdecydowanie jak iPhone wyjeżdża jedno z drugiego. Bardzo ładnie, fajnie. Dobra. I pierwsza strona. Mamy tutaj chyba jakieś przywitanie z instrukcją. Ok, nie można jakoś tak ten. Trzeba to chyba wywrócić to pudełeczko. Ostrożnie, żeby nie upadło. Dobra, no więc tak sobie, dobra. Widzę, że już wylatuje szczoteczka. Dobrze, że zrobiłem to ostrożnie. No i to, co najważniejsze, jest tutaj szczoteczka. Okej. Okay. To, na co jeszcze chciałbym tutaj zwrócić uwagę, to to, że ja zamówiłem sobie wersję Ultra S. Tak się okazało, że jest Ultra S, ponieważ tego się dowiedziałem dopiero jak to przyszło. Kiedy zamawiałem, nie było tego w opisie, ale zamawiałem właśnie z tym case'em ładującym. Było do wyboru możliwość albo dwie główki tutaj do szczoteczki, albo opcja z case'em. Różnica była tam w okolicach 20-30 zł. Ja wybrałem, że wolę jednak mieć tego case'a, bo case'y zazwyczaj są droższe niż 20-30 zł. Więc możliwe, że tym się właśnie to wyróżnia zestaw S od tego braku S. Więc mamy szczoteczkę. Mamy instrukcję, chyba jak to wszystko należy parować. Tutaj jest tu jakieś kody QR do zeskanowania, do sprawdzenia, co to w ogóle jest, pewnie do instalacji aplikacji. Jednak ja na początku chciałbym przetestować samą szczoteczkę bez aplikacji. Dalej mamy w etui jeszcze oczywiście instrukcję, tutaj jakiś przylepiec. Leci dalej. I tutaj w środku mamy nasze etui. Etui już jakościowo pierwsze wrażenie naprawdę mega, mega, mega spoko. To chyba nie jest skóra, ale jakiś taki czuć materiał po prostu, że jest taki premium zdecydowanie bardziej, że nie jest to jakiś taki chiński tani plastik. Chyba się to otwiera, tak. Okej, to nie jest zatrzask, to jest przez taką dziurkę się zakłada. A, okej, ten pasek, ciężko mi stwierdzić, co to jest. Taka niby guma, niby skóra. Na pewno lepsza jest niż jakaś taka guma z opasek na rękę do na basenie do pływania, ale chyba skóra to nie jest. Ok, otwiera się to tutaj. To jest case ładujący, w niego można chować właśnie tą szczoteczkę ponoć, ale tym się może zajmiemy później. Teraz przejdźmy dalej do kolejnych rzeczy, które tu mamy jeszcze w pudełku, bo zostało nam już tutaj, jeszcze powinna być główka do szczoteczki, ale to nie chcę wylatywać, więc ok, mamy otwarcie, jeden element. Drugi element, stacja ładująca. Tutaj z tyłu jest, widzę jeszcze opcja chyba na przylepienie tego, czyli że można po prostu sobie to zdjąć tą nalepkę, bo tutaj ma taki mały koniec i widać pod koniec, no, od tyłu. I to prawdopodobnie można sobie potem przylepić właśnie gdzieś chyba na ścianę i wtedy ewentualnie tą szczoteczkę do tego dalej mocować. Myślę, że fajne rozwiązanie. Dalej, o, to są w sumie takie skrzyneczki. Też w sumie fajnie, fajnie to wyszło. Otwiera się skrzyneczkę i się wyciąga te gadżety. Rozwiązanie i tutaj mamy już stację ładującą. Wejście USB, więc trochę nie wiem, czy mam to podpiąć, jeżeli mam MacBooka. Będę musiał ze sobą i tak nosić osobną kostkę do pchnięcia tego gdzieś do ładowania. No albo do kontaktu, do gniazdka. Jeżeli mam ocenić samo opakowanie, no to faktycznie opakowanie jest tutaj premium. Chyba wszystko wyjąłem. Opakowanie więc odkładamy na bok. I w zestawie mamy tak. Stację ładującą. Do przylepienia, do zostawienia naszej szczoteczki. To jest z pewnością schowana końcóweczka. No i nasz case ładujący. Case ładujący wziąłem także ze względu na to, żeby po pierwsze w podróży, żeby on się przydał, a po drugie uznałem, że branie kolejnej ładowarki do podróży może być średnio przydatne,
a tak jednak można go ładować, bo to nie jest zwykły case, tak jakbyśmy sobie owinęli to folią i schowali, ale jednak ten case ma również nam to ładować, więc myślę, że to będzie też dobre rozwiązanie. Wybierając tą szczoteczkę soniczną Oclean Ultra X, musisz wiedzieć, że bez aplikacji traci ona większość swoich funkcji. Powiedzieć, że byłaby ona bezużyteczna, to jednak lekkie nadużycie, ponieważ możemy ją spokojnie uruchomić bez aplikacji już po kliknięciu w ten przycisk, ona się wybudza, a następnie palcem możemy przesuwać w górę lub w dół, wybierając odpowiedni program. Jednak zacznijmy od początku. Na ekranie powitalnym wita nas tutaj taka koniczynka szczęścia. Tak ona chyba dokładnie jest tutaj nazywana przez producenta. Te listki oznaczają m.in. czas, jaki poświęciliśmy na mycie naszych zębów, ile razy myliśmy nasze zęby, a także punkty, które zdobyliśmy za mycie. Czyli aplikacja ocenia to, w jaki sposób technicznie to zrobiliśmy i daje nam po prostu punkty. Taka funkcja grywalizacji, można powiedzieć. Przesuwając palcem po boku ekranu, możemy zmieniać programy. Mamy tutaj m.in. program nocny, program dzienny, delikatny, a także możemy stworzyć swój własny program. I do tego właśnie nam potrzebna jest tutaj aplikacja. W aplikacji możemy także poprosić o pomoc w profilaktyce mycia i instrukcjach, jak należy to robić. Wtedy sztuczna inteligencja i aplikacja będą nam mówiły, kiedy mamy na przykład zmienić stronę, czy naciskać mocniej i tak dalej. W aplikacji jest wiele różnych funkcji, możemy m.in. automatycznie dostosować to, aby wieczorem uruchamiał się tryb nocny, a rano tryb poranny. Pokażę Ci teraz, jak to działa. Mam nadzieję, że będzie to słychać tutaj na nagraniu. Jako że już mamy wieczór, ja przetestuję ten tryb. Aby uruchomić, klikamy ten fizyczny przycisk. W tym momencie szczoteczka zaczyna chodzić bardzo cicho, jednak po kontakcie z zębami zacznie chodzić już na pełnych obrotach. Przy intensywnym naciskaniu będziemy widzieli tutaj kolor czerwony diody, żebyśmy o tym wiedzieli, a oprócz tego w tym modelu akurat będziemy mieli jeszcze komunikaty głosowe. Zobacz, jak to działa. Urywamy szczoteczkę. Po kilku dniach użytkowania szczoteczki sonicznej Oclean Ultra myślę, że mogę się już z Wami podzielić moją opinią, także przemyśleniami co do tego modelu. Po pierwsze, cały czas jestem w szoku, jak moje zęby są czyste po przejściu ze szczoteczki tradycyjnej, manualnej właśnie na soniczną. Po drugie, komunikaty głosowe działają, jednak niestety jak do tej pory odkryłem tylko dwa. Albo że za mocno szczotkuję, albo informacja o tym, aby zmienić obszar mycia zębów. Mam nadzieję, że tych komunikatów jest więcej, tylko ich po prostu nie odkryłem, a jeśli nie, to w kolejnych aktualizacjach, tak, bo ta szczoteczka może się aktualizować, będą dodane kolejne komunikaty, na przykład, aby zmienić z lewej górnej strony, na przykład na prawą dolną, lub sugestie takie, co należy poprawić. Owszem, mamy do tego dostęp w aplikacji, a także w tym małym ekraniku na szczoteczce, jednak wydaje mi się, że te poprzednie modele również miały taką możliwość. Dlatego tutaj, dopłacając do tego modelu Ultra ze sztuczną inteligencją, spodziewałem się czegoś bardziej intuicyjnego, inteligentnego. Podsumowując, ja z tej szczoteczki sonicznej jestem bardzo zadowolony i mogę ją z czystym sumieniem polecić. Jeśli jednak wydatek w okolicach 500-550 zł w tym momencie dla Ciebie kosmos finansowy, to myślę, że warto poczekać i rozejrzeć się za jakąś promocją. Mi akurat udało się ją dorwać za niecałe 400. I to jeszcze tą wersję S, z case'em podróżnym. Jeśli jednak 400 za szczoteczkę soniczną to nadal dla Ciebie dużo lub po prostu uważasz, że nie potrzebujesz tych funkcji sztucznej inteligencji, to myślę, że będziesz również bardzo zadowolony z tych nieco niższych modeli, tak jak na przykład X Pro Elite, których recenzji znajdziesz również mnóstwo na YouTubie i z tego co widziałem wszyscy są naprawdę bardzo zadowoleni. Dzięki za obejrzenie tego wideo, pamiętaj zostawić łapkę w górę, bo będzie mi bardzo miło i koniecznie obserwuj mój profil, aby nie przegapić kolejnych filmów i nowości ze świata sztucznej inteligencji. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!